pierwsze tego lata zawody Pucharu Prezesa PZN w skokach narciarskich zostały rozegrane na dużej skoczni imienia Adama Małysza w Wiśle Malince. Wstęp wolny oraz piękna słoneczna pogoda sprawiły, że w sobotę na skoczni pojawiły się tłumy kibiców, którzy mogli podziwiać swoich ulubieńców. Triumfatorem konkursu był Maciej Kot. Pozostałe miejsca na podium zajęli Krzysztof Biegun i Bartłomiej Kusek. Po zakończonych zawodach mieliśmy okazję porozmawiać z trenerem skoczków. Trenerze, po dzisiejszych zawodach, jakby pan ocenił formę swoich podopiecznych? A ja czekam na Grand Prix, bo to Grand Prix zweryfikuje formę. Na razie jesteśmy u siebie na własnym podwórku. Widzimy, jaki jest układ mniej więcej w kraju, natomiast nie znamy dyspozycji rywali. To dopiero tak, można powiedzieć, naprawdę dowiemy się za tydzień podczas pierwszych zawodów Grand Prix Intersatu. Nadchodzący zimowy sezon będzie bardzo wymagający. Na czym będziemy się bardziej skupiać? Jakiś specjalny plan? Powiem tak, co już powtarzałem. Nie ma możliwości startowania dobrze na Igrzyskach Olimpijskich, nie startując dobrze w Pucharze Świata. Także to jest jedno z drugim ściśle powiązane. Jakaś specjalna recepta na sukces? Cierpliwość i konsekwentna praca. Nic innego nie ma, nic szczególnego. O ocenę pierwszych letnich zawodów zapytaliśmy Piotra Żyłę oraz aktualnego mistrza Polski w skokach narciarskich Macieja Kota. Pierwsze zawody letnie, na pewno każdy podszedł do nich poważnie, jak można tak powiedzieć. Warunki tu też trochę kręciły, ale moje skoki ogólnie też nie były za dobre, także to akurat tam nie mam co mówić. Jak byś ocenił poziom dzisiejszych zawodów? No myślę, że poziom sportowy był niski ze względu na warunki, jakie dzisiaj panowały. Patrząc na ostatnie treningi, to naprawdę jest dosyć spora grupa zawodników, która jest w dobrej dyspozycji. Gdyby te warunki były tutaj równe, to na pewno byłaby dużo lepsza rywalizacja, szczególnie bardziej wyrównana i sprawiedliwa. Jednak troszkę ten wiatr dzisiaj przeszkadzał i mieszał w tych wynikach. Widać, a skocznia w Wiśle ci sprzyja. Ostatnio mistrzostwo Polski, teraz również pierwsze miejsce na podium. Tak, nie lubię tam skocznia. Kiedyś parę lat temu nie przepadałem za nią, ale kiedy zacząłem lepiej skakać, zaczęła mi coraz bardziej pasować do tego. No dzisiaj miałem też trochę szczęścia, szczególnie w tym drugim skoku. Udało się wygrać te zawody, chociaż bardziej patrzę na swoje skoki pod względem takim technicznym przed Grand Prix i one nie były najlepsze, bo były gorsze jak na treningu. Kolejna edycja Pucharu Prezesa PZN odbędzie się w Wiśle już 24 sierpnia.